Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej debacie Fundacji imienia Stefana Batorego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce, kulturze, instytucjach kultury. Za chwilę wprowadzę do celu tej debaty. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji imienia Stefana Batorego, a za chwilę już przedstawię moich gości. Natomiast zanim to nastąpi, tylko kilka jeszcze informacji technicznych. Po naszej rozmowie zapraszam widzów, by pozostali przy ekranach i obejrzeli pierwszy odcinek serii filmowej, filmów takich dokumentalnych o instytucjach kultury realizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej Co Dalej. Tę debatę zresztą też realizujemy wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dziękuję tej instytucji za współpracę i wysiłek to włożony. Pomagają nam w tej debacie panie Anna Borycka i Elżbieta Żurawska, które tłumaczą nasze spotkanie na polski język migowy, tak byśmy mogli poszerzyć zakres naszej rozmowy, a też korzystamy ze współpracy uprzejmości profili internetowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, OKO.press i Wideokod. Te platformy pomagają nam z kolei dotrzeć do szerszego kręgu widzów. Także witam wszystkich Państwa i już przedstawiam uczestniczki, uczestników tej debaty. Za chwilę krótkie wprowadzenie i rozpoczniemy naszą rozmowę. I idąc w moją lewą stronę, jest z nami pan Jerzy Fedorowicz, senator Rzeczypospolitej, związany z Platformą Obywatelską, postać związana oczywiście z kulturą, aktor, reżyser, wieloletni dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. Witam panie senatorze. Jest z nami pani Alicja Knast, w tej chwili dyrektorka Galerii Narodowej w Pradze, ale z olbrzymim doświadczeniem w prowadzeniu różnych instytucji kultury, bo i to jest Muzeum Fryderyka Chopina, to jest wystawa główna w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, to jest Muzeum Śląskie w Katowicach, także wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie. Witam panią. Jest pan Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Rzeczypospolitej, dziś związany z Koalicją Polską i bardzo nas cieszy ta polityczna afiliacja, ale również historyczna afiliacja, czyli ten czas, kiedy był pan ministrem kultury w latach 2000-2001 w rządzie Jerzego Buzka i później 2005-2007 w rządzie Prawa i Sprawiedliwości ówczesnym. Witam panie senatorze. Jest pani Bogna Świątkowska, szefowa Fundacji Nowej Kultury Benz Zmiana. Dla mnie to jest wieloletnia i zawsze, od zawsze chyba właśnie związana z tą instytucją, fundacją, która dla mnie, chociaż wiem, że zaraz będziesz tutaj korygować, ale jest to dla mnie taka klasyczna społeczna instytucja kultury i narodowy skarb kultury, bo olbrzymie znaczenie dla tego, co się dzieje. Więc ta perspektywa strony społecznej, obywatelskiej też myślę, że będzie istotna w naszej dyskusji. I pan Michał Łuczewski, socjolog, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale oczywiście to byłoby za mało, też wieloletni współprowadzący, kierujący Centrum Jana Pawła II w Warszawie, ważną instytucją kultury społecznej, ale też wprowadzający wątki kultury do przestrzeni debaty, chociażby na kongresie Polska Wielki Projekt. Tam te tematy przez ciebie były animowane. No i też często wypowiadasz się o tym, co dzieje się w kulturze z perspektywy konserwatywnej, chyba mogę tak to ująć. Także mamy grono, jak widzicie państwo, zróżnicowane. Mam nadzieję, że da nam to możliwość podjęcia tematu z wielu stron. To nie jest pierwsza debata, która temu tematowi jest poświęcona. My sami już w czerwcu rozmawialiśmy o polityce i kulturze w kontekście wtedy samorządowych instytucji kultury, tego co się dzieje wokół lubelskiego labiryntu czy białostockiego arsenału, czyli sporu, jaki wywołują ekspozycje tam prezentowane, czy w ogóle aktywność. No i zastanawialiśmy się, czy chodzi to wówczas rzeczywiście o to, co jest prezentowane, o program tych instytucji, czy raczej po prostu kultura staje się
czymś w rodzaju zakładnika polityki, prawda, i narzędziem uprawiania polityki, gdzie indziej jest cel, czyli na przykład prezydent związany z partią opozycyjną. Zachęcam do obejrzenia tej debaty. Jej pokłosiem są publikowane, zaczęliśmy publikować materiały, które przygotowali uczestnicy tamtej debaty. Pierwszy tekst dostępny na blogu Fundacji przygotował Jakub Majmurek, patrząc ze swojej perspektywy publicysty, krytyki politycznej, patrząc na to, co się w kulturze, polityce kulturalnej za rządów PiS dzieje. Także polecam, ale niedługo będzie tekst Pawła Rojka, który z kolei znowu perspektywę konserwatywną zaprezentuje. Tam jedną z takich intuicji bardzo istotnych i tę właśnie intuicję chciałbym tutaj głównie jakby wprowadzić do naszej rozmowy, wyrażono między innymi właśnie przez Pawła Rojka, jest taka, że właśnie kultura i też i instytucje, które organizują życie kulturalne, ciągle jeszcze mają szansę być tą przestrzenią, która można uchronić przed taką logiką bezpośredniej politycznej polaryzacji. Znaczy, że oczywiście widzimy od 2015 roku różne zjawiska, głównie związane z polityką kadrową, personalną, czy próbą wpływania na program instytucji. Pierwsza głośna sprawa to Teatr Polski we Wrocławiu i próba ocenzurowania spektaklu Śmierci Dziewczyna. Bezskuteczna, ale później już bardziej efektywne próby cenzurowania po klątwie w Teatrze Powszechnym, można powiedzieć zapis na Oliwiera Frylicza i przez to cofnięcie dotacji dla Festiwalu Malta, który został unieważniony przez sąd, organizator festiwalu zwrócił się do sądu i minister tak czy inaczej musiał jakby zobowiązanie swoje zrealizować, ale ileś takich napięć między polityką Ministerstwa Kultury, a instytucjami, które swój program próbują realizować, się pojawiło. Pojawiły się też dyskusje wokół decyzji personalnych związanych z Muzeum Narodowym, chociażby ze Starym Teatrem w Krakowie, później z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. I czekają nas kolejne historie, bo też już mamy zapowiedź, że Galeria Narodowa Zachęta też będzie zmieniać dyrekcję, więc sam proces kształtowania dyrekcji w tej bardzo ważnej instytucji będzie z uwagą dyskutowany i też jest to jakaś szansa na rozpoczęcie czy powrót do dyskusji i próbę jednak właśnie zdefiniowania, jak możemy o polityce kulturalnej i instytucjach wobec tej polityki rozmawiać w konkretnym polskim kontekście, zarówno takim normatywnym, który jest dosyć jasno określony i bardzo ciekawą dyskusję na ten temat mieliśmy równo 4 lata temu w Łodzi, w Muzeum Sztuki, właśnie kiedy zastanawialiśmy się, jak rzeczywiście wygląda sytuacja instytucji kultury w polskim ładzie prawnym. Tam sędzia Jerzy Stępień bardzo ciekawie o tym mówił, pokazując, że z jednej strony oczywiście nie można mówić o autonomii instytucji kultury w tym sensie, że jest to pojęcie zarezerwowane konstytucyjnie tylko dla uczelni wyższych i tylko uniwersytety mają autonomię jako zagwarantowaną instytucjonalnie przez konstytucję, ale z drugiej strony zwrócił on uwagę na niezwykle ciekawy aspekt, inny element ładu konstytucyjnego wynikający z decentralizacji zasady pomocniczości, który definiuje, że tak naprawdę centrum państwa nie jest centrum władzy. Znaczy, że tak naprawdę władza jest produkowana od dołu zgodnie z zasadą pomocniczości. No i co znajduje wyraz, można powiedzieć, jeśli chodzi o sferę kultury, w ustawie o prowadzeniu działalności, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która pokazuje, jakie są relacje i możliwe relacje między czynnikiem politycznym, czy to będzie władza, rząd krajowy, czy jednostki samorządu terytorialnego, a podległymi im instytucjami. I tam nie ma takiej kategorii jak bezpośrednie oddziaływanie na instytucje przez czynnik polityczny. Są pewne instrumenty, które umożliwiają kształtowanie tych instytucji, jak statut, który nadaje organizator, powoływanie dyrekcji w ramach procedur, które są tam opisane z rekomendacją
konkursu jako takiej procedury wskazanej do tego i w ramach już zawartego porozumienia między organizatorem, czyli odpowiednim ministrem lub burmistrzem, prezydentem, wójtem, no, program, który jest częścią kontraktu z dyrektorem i w zasadzie to wyklucza jakby możliwość w ramach innego oddziaływania na instytucję. Ten model, taki powiedzmy, no, idealnie zdefiniowany w tych ramach zarówno konstytucyjnych, jak i ustawowych, był krytykowany właśnie na kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 roku, kiedy uczestnicy dyskusji, między innymi późniejsza wiceminister pani Zwinogrodzka, się zwracała uwagę, że to jest polityka braku polityki kulturalnej, że tam nie ma silnego akcentu, że to jest polityka rozproszenia, która realizuje różnego typu, no, interesy różnych grup, które po prostu są reprezentowane właśnie poprzez chociażby dostęp do instytucji. Natomiast no, nie pojawia się tam kategoria, no, jakiegoś takiej mocnej polityki realizującej, umownie powiedzmy, interes narodowy. Później ta dyskusja nabrała rumieńców konkretu w momencie, kiedy już uczestnicy tamtej debaty z 2014 roku stali się, no, już odpowiedzialnymi za politykę kulturalną, prawda? I dostaliśmy już takie momenty, jak chociażby bezpośrednie zaangażowanie polityków i czynników politycznych, no, w komentowanie, no, no, oczywiście to jest dopuszczalne, ale jakby w definiowanie polityki w odniesieniu do konkretnych dzieł, które w tamtym, powiedzmy, wcześniejszym modelu powstawały. No, chociażby spór o ideę, prawda? Czy powinny państwowe pieniądze finansować, niezależnie od tego, jak był ten film uhonorowany, prawda, na przestrzeni międzynarodowej, czy Polska powinna finansować antypolską produkcję, prawda? I podobnych dyskusji po Nobla Olgi Tokarczuk mieliśmy wiele. No i to jest zasadne pytanie właśnie, jak patrzeć na sferę kultury i instytucji, by, no, uniknąć, jeśli to jest możliwe, też, no, jednak przejęcia tego pola kultury przez logikę polaryzacji, no, która uniemożliwia realizacji w tej przestrzeni tego, na co właśnie zwrócił Jerzy Stępień w dyskusji w 2017 roku, no, że powinna być, jest, aż się prosi, taką idealną przestrzenią, której jest miejsce na konflikt, ale jednocześnie realizację wizji dobra wspólnego i jednak, no, debatę o tym, co wspólne w ramach wielości estetyk, ale też tożsamości, światopoglądów i tak dalej, gdzie nie ma miejsca na jedną taką wizję, która byłaby definiowana w kategoriach, no, jakiegoś, nie wiem, racji stanu czy interesu narodowego, bo potem się okazuje, że tak definiowana racja, no, utożsamia się często raczej z racją partyjną czy ideologią pewnej formacji niż właśnie z tym kategorią interesu publicznego czy dobra wspólnego. Ale to jest kontekst, który jakby kilka myśli, które chciałbym, wokół których ustrukturyzować naszą dyskusję. Nie wchodząc w jakby nie wracając do tej dyskusji sprzed 4 lat, czyli o ład normatywny, bo jak mówię, tam było to dosyć precyzyjnie wyjaśnione, wiemy, że akty normatywne, a rzeczywistość polityczna potrafią od siebie być różne. Raczej to, na czym do czego chciałbym zachęcić uczestniczki, uczestników, to byśmy porozmawiali, jak możemy wspólnie, właśnie mimo dzielących nas różnic, no, spowodować, żeby jednak, no, chociażby kolejne czekające nas decyzje personalne, czy w ogóle decyzje wobec przestrzeni kultury podejmowane, czy to na poziomie centralnym, czy też regionalnym lub lokalnym, no, mogły być okazją właśnie jednak nie do gry politycznej rozumianej jako gra partyjna, tylko do gry politycznej rozumianej jako jednak spór o jakąś wizję, czy dyskusja, może nawet niekoniecznie spór, ale dyskusja o tym, co wspólne. I zacząłbym jednak od takiego, no, od pytania, no, które tutaj wobec
całego tego wprowadzenia może się wyda nam abstrakcyjne, bo nie dotyczy bezpośrednio polskiej rzeczywistości, ale myślę, że będzie ciekawą ilustracją. To jest pytanie do pani Alicji Gnast. Jak się zostaje dyrektorem Galerii Narodowej w Pradze, będąc czy nie będąc Czeszką? To jest bardzo proste. Z wszystkich zachęcam. Wystarczy wysłać aplikację. Konkurs, który został ogłoszony, nie zawierał klauzuli, że należy być Czechem albo Czeszką. W związku z tym uznałam, że jest to również konkurs dla mnie. Nie ukrywam, że jestem bardzo rada, że mogę z tej perspektywy polskiej być w Czechach i oglądać Europę Środkową w całej okazałości, ze wszystkimi tarciami na granicach i z wszystkimi bieżącymi problemami, które mamy, ale muszę z całą mocą podkreślić, że Czesi wybrali bardzo stanowczo inną, zupełnie inną drogę na zarówno politykę kadrową, jak i na politykę programową. W kontekście oczywiście partii politycznych, koalicji politycznych, które tam powstają. Otóż w Czechach nie ma jednej, jest bardzo prosta, ostatnio zresztą publikowana prosta strategia działalności Ministerstwa Kultury, która głównie składa, ma kilka głównych punktów. Jest to digitalizacja zbiorów czy tego sektora, jak również dostępność. I to tyle w temacie wartości, które byłyby polityczne. Także z mojej perspektywy jest to objaw wielkiej odwagi zarówno klasy politycznej, jak i samych Czechów, jak i zespołu, który prowadzę, na to, żeby się zgodzić na taką sytuację. Tylko powiem, że dyrektorem artystycznym Filharmonii Czeskiej jest Rosjanin z amerykańskim paszportem. Dyrektorem artystycznym Opery Narodowej jest Norweg. Więc to właściwie wszystko mówi o podejściu do polityki kadrowej w Czechach. Ja jestem jej beneficjentem, z czego się bardzo cieszę. Chętnie powiem jeszcze inne pytania. To jeszcze jednak troszeczkę jeszcze poszerzył ten obraz właśnie o ten wariant czeski, ale potem wrócił do pani doświadczeń polskich, na ile one właśnie rezonują i w jaki sposób to, co pani doświadczała wcześniej w różnych miejscach, właśnie w różnych instytucjach w Polsce, no z tym, co teraz dzieje się w Czechach, ale na czym jakby polega pani misja, znaczy czy przyszła pani z własnym programem, czy została pani, wygrała pani konkurs i teraz z obowiązkiem jakby wytworzenia programu i realizacji tego, co suflują pani na przykład, nie wiem, minister lub ktoś inny? Absolutnie żadnych tego typu sytuacji nie doświadczam, wręcz przeciwnie. Podczas konkursu wyraźnie zapowiedziałam, że nie będę sugerować żadnego programu, konkretnych tytułów wystaw, ani konkretnych rozwiązań programowych. W moim dokumencie, tym strategicznym, który przysłałam na konkurs, jest tylko i wyłącznie opisany sposób mojej pracy. I te rzeczy, które uważam za podstawowe w organizowaniu instytucji w taki sposób, żeby była inkluzywna, żeby rzeczywiście wypełniała te wszystkie wymogi tego porządku prawnego, który jest w Czechach, a który jest mniej jeszcze restrykcyjny niż w Polsce. Jest bardziej, opiera się bardzo mocno na niepisanych zasadach, na etyce, także to też chciałabym też podkreślić z całą mocą. Natomiast teraz, dokładnie w tym momencie, jestem zobowiązana przez Ministerstwo do przesłania strategii na następne 5 lat, ale jest to taka strategia rozwojowa, która również nie będzie zawierała jakichś detalicznych tytułów wystaw, ale będzie zawierała cele, jakie chcemy osiągnąć i kierunki, w których chcemy podążać. Galeria Narodowa stoi przed olbrzymim zadaniem inwestycyjnym wybudowania najważniejszego areału, najważniejszej przestrzeni magazynowej i rewitalizacji olbrzymiego budynku, to jest Pałac Targowy w Pradze 7, z czego zresztą galeria jest znana, po to, żeby wypełnić lukę inwestycyjną w całym kraju, polegającą na tym, że w całej historii galerii nie było żadnych inwestycji takich solidnych. W związku z tym też, bo to moje doświadczenie z Polski bardzo się przyda i przypuszczam, że to dlatego moja kandydatura uznana została za najlepszą, ponieważ akurat to doświadczenie inwestycyjne mam i z Muzeum Chopina, i z Muzeum Polin, i z Muzeum Śląskiego. W związku z tym myślę, że
że się po prostu przydam. Natomiast Czesi rzeczywiście trochę byli zdziwieni tym podejściem, ale już się trochę z nim oswoili, ale najbardziej się oswoił z nim zespół, z którym bardzo dobrze mi się współpracuje, który dostrzega taką, na początku uważali, że jest to technokratyczne, ale dzisiaj już widzą, że dzięki tej metodzie wspólnej pracy nad strategią, nie, to nie jest strategia dyrektora, tylko strategia zespołu, mamy szansę, nawet jeżeli z jakich powodów nie będę mogła swojej misji pełnić, to instytucja będzie zdrowa, stabilna i te cele wszystkie będzie realizowała. Jest to taki trochę, to jest taki olbrzymi statek, który płynie przez ocean, który bardzo trudno trochę z tego kursu, bardzo trudno go gdzieś przesunąć. W związku z tym te wszystkie decyzje są niezwykle brzemienne w skutkach, te strategiczne. To jest 6 pałacy w całej Pradze, 400 tysięcy zbiorów, to jest 1 milion zbiorów, przy czym jakość tej kolekcji jest nie do porównania w żadnej innej środkowoeuropejskiej galerii, więc nie chodzi nawet o ilość, tylko naprawdę o jej znaczenie. Więc reasumując, myślę, że ta moja trochę tak stanowczo zaproponowana wersja, w jaki sposób galeria ma być dalej rozwijana, na początku była, no ja nie wiem, że krytykowana, ale nie przyniosła takiego pomruku zadowolenia, jakby można było oczekiwać po konkursie, a dobrze, teraz będzie świetnie, ale też jestem do tej metody przekonana zobaczymy, co dalej. Minister, z którym bardzo często rozmawiamy na ten temat, absolutnie nie ma żadnych uwag do tej metody pracy, pomimo tego, że jest to absolutne nowum. Do tej pory w ten sposób dokumenty strategiczne nie wyglądały, więc cieszę się, że jest takie zrozumienie w tym podejściu. To jeszcze ostatnia już tylko rzecz. Na ile miała Pani odwadze tych, którzy Panią nominowali, no, czy wyłonili w ramach tego konkursu, na ile odczuła Pani poza tym kręgiem właśnie samej procedury, nie wiem, w komentarzach prasy, Czesi słyną raczej z swojego mocnego przywiązania tożsamości narodowej i to manifestują chociażby w przestrzeni europejskiej czy właśnie nie odczuła Pani tego? Absolutnie odczułam. 30 czerwca mieliśmy w Pałacu Targowym rodzaj performance'u artystów, którzy postanowili zaprotestować przeciwko, oni twierdzą, pustym przestrzeniom w galerii, natomiast to był koniec zamknięcia pandemicznego i oczywiście galeria była w tym okresie zamknięta jak wszystkie inne instytucje kultury, ale też ja też nie miałam okazji i możliwości i budżetu, żeby wypełnić całą przestrzeń, a tak jakby na to ta przestrzeń zasługiwała, więc oni protestowali przeciwko tym pustym przestrzeniom, ale w trakcie tego performance'u jeden z artystów ja poprosiłam, żebyśmy może usiedli i o tym porozmawiali, że chciałam przedstawić swoje racje. Oni niestety nie chcieli rozmawiać, twierdząc, że jest to przestrzeń publiczna, w związku z tym performatywna, w związku z tym nie jest to przestrzeń do dialogu z dyrektorem, dyrektorką. Natomiast jest to oczywiście tradycja, przestrzeń Pałacu Targowego niejednokrotnie takie sytuacje w sobie już takie sytuacje miały miejsce. Natomiast to, co było niezwykle ciekawe, to jeden z artystów krzyknął, że powinna mówić po czesku, rozmawiać z nim po czesku. No i tutaj zaczęła się już wielka, wielka dyskusja w przestrzeni publicznej, która no, oczywiście jakby piętnowała tę postawę, za właśnie za krótkowzroczność, nacjonalizm, za takie myślenie jakieś lokalne, zbyt lokalne jak na aspiracje tej wielkiej stolicy kultury. No i wszyscy podkreślali też ten kontekst otwartości Czechów na inne instytucje. Także to bardzo dobrze się przysłużyło całej tej sprawie, dlatego że ja wiedziałam, że taki opór na pewno jest, gdyby go nie było, bardzo bym się dziwiła. Natomiast bardzo dużo dostałam wsparcia od osób, których nie znam, których nie spotkałam, nie wiem, czy je spotkam, chęci pomocy, wsparcia w tym takiej
takim włączeniu się tego obiegu kultury czeskiej, który jest bardzo potrzebny na moim stanowisku oczywiście, ale też to się wyregulowało samo, to znaczy opinia publiczna bardzo mocno zareagowała, że to jest absolutnie postawa nie do zaakceptowania i bardzo wiele osób do tej pory podchodzi, przeprasza za tamten incydent. Także tak się skończyła historia performansów w Letrażni Palec. Dziękuję bardzo. Tu mamy ten kontekst czeski, później będziemy jeszcze oczywiście już angażować panią głównie do rozmowy o naszym polskim kontekście i właśnie teraz przenieśmy się do Polski. Michale, jeżeli mógłbym ciebie teraz prosić o odpowiedź, jak sądzisz właśnie na ile no w dzisiejszym kontekście politycznej, dynamice tego, co się dzieje, no mamy szansę, by no, kolejne etapy, nie wiem, przemian kadrowych w instytucjach kultury, tych, które podlegają ministrowi, ale również są podległe no, jednostkom samorządowym, no, mogły być przestrzenią taką, nie chcę powiedzieć utopijną, wyjętą z tej dynamiki sporu, czy jednak to one też muszą być no, podporządkowane wizji, jaką no, artykują ci powiedzmy najbardziej powiedział chyba wyraziści, tak, proponenci takiego mocnej polityki kulturalnej, która ma reprezentować jakąś określoną wizję tego, co chcemy komunikować i społeczeństwu i na zewnątrz, prawda? Czyli właśnie, no, że nie powinny publiczne instytucje na przykład wspierać sztukę, która no, krytykuje pewne wartości, czy no, obraża uczucia na przykład, prawda, istotnej części Polaków. Nie wiem, jak na to patrzysz, uczestniczysz w tej dyskusji. Ty wspomniałeś o klątwie. Ja wtedy, kiedy klątwa pojawiła się na deskach Teatru Powszechnego, napisałem, że na początku chciałem obejrzeć klątwę, ale nie było oczywiście miejsc i nie udało mi się żadnymi naciskami, czy politycznymi, czy niepolitycznymi uzyskać takiego jednego wolnego miejsca, ale bardzo wiele no, było informacji w internecie i mimo wszystko postanowiłem napisać tekst o sztuce, której nie widziałem. I on został opublikowany w Gazecie Wyborczej. Część tam ludzi uznała, że to jest może najlepszy tekst o klątwie, ale później się okazało, że właśnie ja napisałem coś, czego nie widziałem, czego nie doświadczyłem. Później w teatrze ten tekst został przedrukowany w trochę dłuższej wersji. Tam już napisałem, że to jest takie spojrzenie socjologiczne. I później, kiedy odszedłem z Centrum Myśli Jana Pawła II, to miałem taki wyrzut jakiegoś sumienia i to była pierwsza rzecz, którą ja zrobiłem właśnie odchodząc z centrum. To znaczy zobaczyć tą klątwę i zobaczyć, czy jakoś tam się omyliłem w tej swojej ocenie. I Ta moja ocena była następująca, że ten tekst i w ogóle to przedstawienie też jest polityczne, że to nie jest to jakaś neutralna wypowiedź, właśnie taka, nie wiem, koncyliacyjna, tylko też to jest polityczne, a nawet religijne. I wydaje mi się że artyści często ustawiają się w takim jakby dystansie wobec, powiedzmy, konserwatystów, wobec społeczeństwa, które ma cały czas i tak trochę bardziej konserwatywną wizję tego ładu aksjonormatywnego, o którym ty mówiłeś, niż artyści i sami nie widzą swojego bardzo dużego zaangażowania, też bym powiedział, ja to nazwałbym zaangażowaniem religijnym, takie właśnie często o większej temperaturze niż temperatura, powiedzmy, takiej religii obywatelskiej, takiego katolicyzmu, który jest dla mnie jakąś wersją polskiej religii obywatelskiej. I to, mówię to dlatego, żeby pokazać, że szukam jakiegoś takiego miejsca, gdzie my możemy troszeczkę wyjść i nie używać takich standardowych swoich podpórek, że właśnie, że to jest cenzura, że to jest polityczne, że to jest upolitycznienie, że to jest, nie wiem, po drugiej stronie jest religia, a my jesteśmy neutralni, albo my przemawiamy z jakiegoś takiego punktu widzenia neutralnego. Chociaż wiem, że to też i mnie może dotyczyć, bo ja mam na pewno skłonność jako naukowiec, żeby znajdować taki neutralny punkt widzenia, ale też nie chcę uciekać od tego, że ten punkt widzenia też jest jakoś polityczny i też na samym końcu, można powiedzieć, ma zakorzenienie religijne czy metafizyczne. Więc pierwsza rzecz to wydaje mi się, żebyśmy w tych takich debatach między, powiedzmy, liberalizmem, konserwatyzmem, progresizmem, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy w gruncie rzeczy do siebie podobni. I właśnie nawet na tym poziomie religijnym, jakiejś pasji religijnej. Druga rzecz, no,
Często też tam, gdzie się pojawiają takie bardzo silne różnice, ja jestem zainteresowany tym, co jest ukrywane, co jest naszym podobieństwem. To jest taki wątek girardowski, też tobie bliski, René Girarda, wielkiego francuskiego antropologa, francusko-amerykańskiego antropologa, który mówił, że w momencie, kiedy jest jakiś duży konflikt, warto się przyjrzeć podobieństwom, bo prawdopodobnie są właśnie większe podobieństwa niż nam się wydaje, niż chcemy przyznać. No i na przykład takim podobieństwem w tych sporach między nami, nawet w sporach personalnych, jest to, że właściwie w gruncie rzeczy cały czas dyskutujemy w obrębie tej samej warstwy, jaką jest inteligencja. Czyli niezależnie od tego, czy wygrywają konserwatyści, czy wygrywają liberałowie, i tak na samym końcu wygrywa inteligencja. Ja myślę, że można to też rozszerzyć na kontekst środkowoeuropejski. To Tomasz Zarycki powiedziałby, że inteligencja jest taką warstwą dominującą, nawet hegemoniczną w Polsce. I myślę, że można się z tym zgodzić, chociażby patrząc tutaj na skład tego panelu, ale myślę, że to też można rozszerzyć na kontekst środkowoeuropejski, że my jesteśmy po prostu inteligencją, która ma duże wpływy i polityczne, też ma wpływy w polu ekonomicznym. No i czasami jakby nie chcemy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Na przykład w tym, że tworzymy takie większe albo węższe rodziny, że dla nas godność jest bardzo ważna, że jak ktoś urazi na przykład jakieś nasze wartości, bierzemy to bardzo do serca i tak dalej, i tak dalej. Czyli wracam do twojego pytania, że to, od czego powinniśmy rozpocząć, to właśnie zanim przejdziemy do różnic, które są, i myślę, że one są głębokie, to żebyśmy zobaczyli, że czasami one przykrywają to, co jest ważniejsze między nami, czyli taką jakąś naszą wspólne kulturowe zaplecze. No i zakończę na tym, że skoro właśnie często jesteśmy podobni do siebie, że mamy jakieś powiedzmy pasje, nawet właśnie ja nazywam je religijnymi, skoro jesteśmy inteligencją, to dlaczego się kłócimy? Ja bym powiedział, właśnie kłócimy się dlatego, że w Polsce po roku 2015 nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, jeśli chodzi o rozdysponowanie czynników statusu i prestiżu, co sprawia, że warstwy, które miały jakieś takie wiodące miejsce w polskiej kulturze, w polskiej polityce, też w polskiej ekonomii, no poczuły się zagrożone. I to myślę, że czasami to jest takie zagrożenie egzystencjalne, że właśnie możemy stracić te wszystkie nasze miejsca, możemy stracić też, no właśnie powiedzmy, nie tylko prestiż, ale po prostu swoje miejsce. I myślę, że takie zagrożenie egzystencjalne jest w sumie też tym, co prawa strona przez bardzo długi czas w Polsce czuła, czyli to, że może nas nie być, że nie ma trochę miejsca dla nas, więc to zagrożenie egzystencjalne, ono jest, wydaje mi się, z jednej strony taką nową zmienną, która dotyczy przede wszystkim tych elit, nazwijmy je tej frakcji liberalno-lewicowej polskiej inteligencji, no, ale z drugiej strony ono dotyczyło przez lata polskiej konserwatywnej inteligencji. Przy czym wydaje mi się, że też to mówię w swoim własnym imieniu, że też szybko się o tym zapomina, że zmieniając te miejsca, szybko zapominamy o tym właśnie, jak kiedyś, nie wiem, właśnie jak sami kiedyś gdzieś byliśmy odrzuceni i gdzieś na marginesie. Więc pierwsza odpowiedź jest, dlaczego się kłócimy, bo jest to niebezpieczeństwo właśnie takie egzystencjalne, że no, co to będzie, jak ta Polska będzie właśnie nie nasza, tylko ich, jak już nie będzie dla nas miejsca. Ale drugie zagrożenie jest takie bardziej, czy druga przyczyna jest bardziej paradoksalna, bo myślę, że dla polskiej inteligencji kultura jest bardzo ważna, że powiedzmy, jak patrzymy na Zachód, to tam najważniejszy jest kapitał ekonomiczny, to są warstwy hegemoniczne, które go posiadają. Kiedy patrzymy na Wschód, tam jest najważniejszy kapitał polityczny. No to taki emblematem byłby tutaj Putin po jednej stronie i po drugiej stronie Trump, jako ci, którzy ucieleśniają różne kapitały. A w tej części Europy najważniejsza jest kultura, czyli właśnie to, w jaki sposób my budujemy swoją pozycję kulturową, w jaki sposób my przedstawiamy swoją kulturę, też w pewnym napięciu do kultury ze Wschodu i Zachodu, to daje nam kapitał. I ten kapitał kulturowy jest trudny do podzielenia, bo tak jak powiedzmy, nie wiem, kapitał ekonomiczny można jakoś go, możemy mieć jakąś strategię win-win. To wydaje się, że kapitał kulturowy jest o wiele trudniejszy, jeśli jest dla nas ważna nasza wizja kultury, o wiele trudniej
nam, tak jak powiedziała Alicja Knast, o wiele trudniej nam jakoś skupić się na procedurach, na jakiejś technice, na strategii, o wiele bardziej jesteśmy skupieni na tym, czym ta kultura powinna być. Im ważniejsza jest dla nas kultura, a myślę, że dla tej konserwatywnej inteligencji ona jest być może jeszcze ważniejsza niż dla inteligencji liberalnej, tym właśnie trudniej o taką większą swobodę. Więc ja też bym traktował, powiedzmy, te konflikty jako wyraz wagi polskiej kultury. I w tym sensie bym powiedział, że ja się z takich konfliktów może nie, że cieszę, tylko że widzę, że polska kultura jest dalej jakąś taką przestrzenią sporu, bo to jest jakaś gra o wysoką stawkę. Jeśli właśnie byśmy się nie kłócili o kulturę, no to by znaczyło właśnie, że być może już dla nas ważniejsze są pieniądze albo ważniejsza jest polityka. Ja bym chciał się w Polsce kłócić o kulturę. Dziękuję. Potem jeszcze będziemy wracać już do pewnych konkretów, ale dziękuję za ten element diagnozy, bardzo ciekawej. Myślę, że dobrze nam dobudowuje kolejne elementy kontekstu. Bogna, jeżeli mogę ciebie teraz poprosić o twoją perspektywę z podobnym pytaniem, znaczy jak na ile możemy spowodować, żeby teraz już też to napięcie, o którym tę wagę dla kultury, o której wspomniał Michał, nie spowodować, żeby ona była tak ważna, że się o to pozabijamy po prostu, prawda? Tylko że raczej jednak nauczymy się jednak przekładać na jakiś rodzaj prowadzenia sporu z jednej strony w poszanowaniu jednak przestrzeni normatywnej, która określa, jak ten spór powinien być prowadzony, bo jest i właśnie ten ład konstytucyjny i ustawowy, który miał stabilizować właśnie te napięcia. Z drugiej strony właśnie są te emocje, które są nam wszystkim bliskie, które pchają nas do zaangażowania z różnych pól. Ty akurat z pola społecznego angażujesz się od dekad, to współpracujesz z instytucjami i masz jakąś swoją wizję. No tak, rzeczywiście i też obserwuję przede wszystkim przestrzeń publiczną, taką przestrzeń, w której dochodzi do spotkania czy intencjonalnego, czy zupełnie przypadkowego, które może być inicjowane przez instytucje kultury. To, co wydaje mi się tutaj ciekawe, to jest takie marzenie o neutralności, które od czasu do czasu pada ze strony właśnie osób, które reprezentują kulturę, o tym, że kultura będzie stwarzała taką przestrzeń, taką platformę, na której wszyscy się spotkamy po to, żeby móc rzeczywiście przekraczać różne niemożności wynikające z podziałów politycznych, z podziałów ekonomicznych, z przeróżnych powodów dzielących społeczeństwo na rozmaite sposoby. Ja nazywam to takim marzeniem o neutralności, bo oczywiście to już, co jest jasne, takiej sytuacji trudno byłoby się doszukać. Jednym z możliwości, jakby narzędzi, które takie marzenie mogłoby realizować, jest oczywiście merytokracja i powierzanie instytucji kultury osobom, które, tak jak Alicja to powiedziała, są w stanie przedłożyć po prostu program, a następnie realizować go, ponieważ są w stanie udowodnić swoją wiedzę, swoje umiejętności, po prostu doświadczenie, które spowoduje, że rzeczywiście na bazie kultury spotkamy się po to, żeby zobaczyć się nawzajem, zobaczyć się w swojej różnorodności i coś na tej bazie wypracować. No problem się pojawia wtedy, kiedy tak naprawdę instytucje czy też budżety publiczne, a ja mówiąc tu, reprezentując organizacje pozarządowe, reprezentuję tych wszystkich, którzy jednak podlegają bardzo mocno ministerstwu i programom ministra, czy też programom, które realizowane są ze środków publicznych, które po prostu są poddane pewnej dyscyplinie, określonej bardzo mocno przez interesy konkretnych grup politycznych będących przy władzy. I tak jak powiedziałeś, Edwin, we wprowadzeniu, rzeczywiście polityka kulturalna tego rządu jest jedną z najbardziej precyzyjnie określonych polityk kulturalnych, z którą mieliśmy do czynienia po 1989 roku. Najlepiej, najprecyzyjniej, tak? Najbardziej konkretnie, a następnie egzekwowanych. I to właśnie za pomocą takich decyzji, które możemy co roku obserwować przy okazji ogłaszania decyzji ministra o tym, kto otrzymał dofinansowanie i na jakie projekty.
A więc tutaj z mojej strony to nasze marzenie o tym, że kultura rzeczywiście stanie się taką platformą wkluczającą i działającą jakby wbrew logice wszystkich podziałów, no jest trochę nie na czasie. Po pierwsze dlatego, że bardzo antagonizują się, no nie wiem, chyba z powodów dziejowych, tak? To się dzieje po prostu na różnych płaszczyznach na całym świecie. Zarówno różne grupy związane z... jakby z pomysłem na życie, tak to nazwijmy bardzo szeroko, ale też grupy demograficzne. Czym innym jest kultura, instytucja kultury, czy też w ogóle to role, jakie kulturze są przypisywane w tym pokoleniu, które powiedzmy my tutaj reprezentujemy, czyli ewidentnie należymy do starszaków, a zupełnie inaczej w ogóle priorytety angażowania się widzi najmłodsze pokolenie, zwłaszcza te, które dla którego absolutnym na pierwszym miejscu i najważniejszą w tej chwili wartością jest obrona klimatu, jest zaangażowanie się w kwestie, które spowodują, że ich stopień zaniepokojenia ich własną przyszłością mocno zostanie zredukowany. I tu wydaje mi się, że brak rozmowy włączającej właśnie tę perspektywę, perspektywę strachu, ale nie o to, że zabraknie kultury, czy że nie wiem, ktoś nakręci kolejnego filmu, zwłaszcza, że też dodam jeszcze jedną rzecz. Środowisko kultury jest absolutnie spauperyzowane, posiada ogromne dysfunkcje wręcz, nie tylko jeśli chodzi o sposób funkcjonowania instytucji, ale także całe nastawienie związane z ekonomią kultury jest chore. Jest to problem ogromnej prekarności tego środowiska. I naprawdę stoi ono samo przed ogromnymi wyzwaniami, które powodują, że tutaj należałoby się zastanowić, czy środowisko z tak ogromnymi problemami jest w stanie komukolwiek przynieść ulgę. To tak jak ci nieszczęśni ratownicy medyczni, o których się teraz dowiadujemy, że oni jakby są powołani do tego, żeby nieść pomoc i ratować ludzkie życie, ale warunki, w których muszą pracować, powodują, że oni tego po prostu nie są w stanie zrobić. I tutaj w tym jednym temacie naszej dyskusji wyskakuje tak wiele wątków, które po prostu przewracają ten stolik rozmowy o kulturze jako czymś, co jest tylko i wyłącznie oparte na wartościach, jest realizowane przez duże dzieła artystyczne czy dzieła sztuki i schodzi w głąb, naprawdę bardzo nisko, do takich lokalnych problemów animatorów kultury. Ja byłam w ubiegłym tygodniu na Kongresie Mazowieckich Animatorów Kultury w Siedlcach. No tam można było posłuchać takiej dyskusji o tym, o czym wy właściwie tam z tej Warszawy rozmawiacie. My lokalnie mamy zupełnie inne problemy, zupełnie co innego nas tak naprawdę dzisiaj trapi. I to było szalenie ciekawe, bo to było takie porządkujące. Ale właśnie, poczekaj, to jeszcze dopytam cię, bo to jest, ale to już się przekonałem, że na tych spotkaniach takich poza Warszawą, to jest też taka klasyczna figura retoryczna. Wy w Warszawie nie macie pojęcia, prawda? A potem się okazuje, że to nie do końca jest też tak, nie? Że ta Warszawa, na przykład z perspektywy Ursusa, w którym mieszkam, jest taką samą prowincją jak Siedlce czy inne. Ale poczekaj, to nie to chodzi mi o coś innego. Bo tu dotknęłaś pewnego momentu, który po jakimś momencie zbliża się też do tego, o czym mówił Michał. Znaczy, że raczej mamy pewne pole kultury zdominowane przez tego spauperyzowanego hegemona, jakim jest inteligencja i jego emanacja, czyli świat artystek i artystów. No i mamy jakieś nowe prądy, które w tym polu nie były odzwierciedlane. Z jednej strony, czy to wynika z przyczyn generacyjnych, innych, no powiedzmy klasowych, tak? Może tak powiedzmy, że w tym... Moje pytanie jest takie, czy uwzględniając to właśnie i to właśnie uwzględniając, nie jesteśmy w stanie złamać ten schemat dyskusji o wyidealizowanej, o kulturze takiej inteligenckiej, która sobie śni o przestrzeni spokojnej debaty o dziełach, sztuce i estetyce i dobru wspólnym właśnie na to, żeby poszerzać pole wspólne o tych, którzy reprezentowani nie byli i że to może być jakby wspólne temat zarówno dla tych, którzy mają władzę, jak i dla tych, którzy chcą mieć władzę, prawda? I dla tych, którzy po prostu przyglądają się tym sporom o władzę. No ja tutaj niestety jestem pesymistką z tego powodu, że akurat tak się składa, że obecny rząd ma bardzo mocne chyba poczucie tego, czym kultura ma nie być. To jest takie negatywne
określanie tego, co powinno się wydarzać w tym polu kultury, więc to nie jest zapraszające, to nie jest stwarzanie przestrzeni, w której rzeczywiście ci progresywiści i ta cała reszta, która jest, i też trzeba to powiedzieć, że wydaje mi się, że obecny minister kultury ma ogromny problem z wiarygodnością i w ogóle zaufaniem w środowisku kultury. Jego decyzje dotyczące przede wszystkim wspierania i dofinansowania na przykład Straży Narodowej. Tak? One budzą ogromne zaniepokojenie w środowiskach kultury. Powoływanie kilkunastu muzeów, których uzasadnienie jest naprawdę jakby wyjątkowo polityczne. To jest cała ta przestrzeń, z którą trudno dyskutować z tego powodu, że nie jest zaproszeniem wcale do rozmowy, wcale nie jest zaproszeniem do poszerzenia wspólnej przestrzeni, w której następuje jakaś rozmowa czy też debata. Nie, jest to wyproszeniem tak naprawdę i też sposób, w jaki minister komunikuje swoje myśli, jest taki wybitnie, powiedziałabym, zniechęcający do tego, żeby się czuć zaproszonym do czegokolwiek innego niż potakiwanie. To Michał ad vocem, potem przejdziemy już do polityków obecnych tutaj w panelu. Tak, wydaje mi się, że to jest, może też patrzę ze złego miejsca, ale że czy to nie jest zbyt pesymistyczne spojrzenie, bo tutaj Edwin powiedział o dwóch miejscach, gdzie się powiedzmy te dwie strony mogą spotkać, żeby przestać rozmawiać o wartościach, przestać rozmawiać powiedzmy o kulturze i o tym, co nas dzieli, tylko zacząć rozmawiać na przykład o ochronie klimatu i wydaje mi się, że tak jak patrzę na zmianę bardzo szybko naszego rządu, to jest jak najbardziej otwarty na właśnie rozmowy na temat zmian klimatu. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest po prostu ustawa o zawodzie artysty, która wydaje mi się jest taką ustawą, która łączy właśnie ludzi, nie wiem, od krytyki politycznej, przez centrum, przez dyrektorów instytucji kultury właśnie, za którą stoi Wanda Zwinogrodzka i Piotr Gliński, czyli właśnie wydaje mi się, że jest przynajmniej dwa miejsca, gdzie można ze sobą rozmawiać, a tych miejsc wydaje mi się znacznie więcej. Przechwycę tylko na chwilę i powiem, że gdyby było tak właśnie, to Alicja nadal pracowałaby w Muzeum Śląskim i nie bez powodu dzisiaj reprezentuje Galerię Narodową w Pradze, tak? No właśnie. Tak, że ja najpierw pana senatora Federowicza, a później pana ministra. Panie senatorze, to teraz z punktu widzenia człowieka zaangażowanego i w kulturę, i w politykę bezpośrednio, jak pan by skomentował dotychczasowy przebieg tej dyskusji, to problemy, które tu... Ja jestem w bardzo dziwnym miejscu jako polityk, bo ja przyszedłem do polityki właśnie, żeby chronić kulturę przed politykami. I rzeczywiście obejmowałem funkcję w tych kadencjach, kiedy rządziliśmy. A nawet wtedy, kiedy przyszedłem, jak pan ministrem był pan Ujazdowski, to nie było w ogóle takiego problemu jeszcze. Według mnie, ja powiem, że jestem, właściwie mogę parę takich odnośników historycznych, prawda? Bo w Starym Teatrze Hibnera dyrektora zwolniono za sztukę Paternoster. Przyszedł dyrektor Gawlik, który nie był chętnie przyjęty przez nasz zespół. Mieliśmy największy sukces, czyli lata 70. wtedy. Później jak ja jakieś pisałem na ten temat książki, to powoływałem się na to, że to był wentyl. Że myśmy mieli znakomite przedstawienia, które pokazywaliśmy na całym świecie. I jak zagraliśmy Dziady w Londynie, to ton prasy 75 roku londyńskiej był taki, że o czym tu mówić w Polsce? Jaka cenzura, jak macie Biesy, Noc Listopadową i Dziady. Muszę powiedzieć, że jestem wychowany w takim etosie, że ludzie, i sam jestem człowiekiem sztuki, że my jesteśmy naprawdę kimś wyróżniającym się i jeżeli przypominam sobie nawet czasy powołań za komuny i później, to jednak rządzący przede wszystkim szukali autorytetów. Jeżeli stanowisko objął dyrektor, który na to zasługiwał i trzeba było sobie na to zapracować,
tą zostawą. No, mogę powiedzieć, że jeżeli dzisiaj nie mam żadnego porozumienia z ministrem, najmniejszego. Przypomina pan sobie, że ostatni raz tu byłem przy okazji Muzeum II Wojny Światowej, prawda, gdzie interweniowałem jak długo mogłem, żeby zachować jakąś równowagę przynajmniej. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj się nigdy w naszej debacie nie pojawiają ludzie, o których my mówimy. No jesteśmy w tym problemie. Teraz tak, ja przecież dokładnie śledziłem drogę pani Alicji. To nie było w czasach rządu, nie działo się na Muzeum Śląskim z panią dyrektor przecież za czasów od 2015. To wszystko zależy, kto tę politykę reprezentuje, jaki człowiek. Powiem tak, że cieszyło mnie to, że zaczął pan od tego, że i tego, co powiedziała pani Alicja, no, że nie ma żadnego problemu. Tam, gdzie ja uczyłem się zarządzania w wolnych warunkach gospodarki wolnorynkowej i w demokracji, czyli uczyłem się w Stanach, w British Council, w Wiedniu, wszystko było strasznie proste. No jest konkurs, załóżmy, jest artysta, składa propozycję, ta propozycja otrzymuje akceptację organu założycielskiego, dochodzi do tego rada powiernicza, która jeszcze dodatkowo go będzie wspierać, on ma realizować program i nie ma żadnego problemu, jeżeli to jest twórca odpowiedzialny. Jeżeli w założeniach pańskiego spotkania było to, że mówimy o instytucjach narodowych, czyli tak zwanych flagowych, no to muszę powiedzieć, że dyrektor Dąbrowski nie został zwolniony, prawda, przez pana ministra. To samo dotyczy Opera Narodowa, to samo dotyczy Filharmonii. No ale jest jeden bardzo poważny problem, z którym się nie chcemy zgodzić. To znaczy, że zaczyna się prowadzić taką edukację i w szkołach, i edukację kulturalną, która może spowodować, że idzie to w kierunku, nazwijmy to, takiej polityki, w kierunku takiego państwa, nie wiem, prawicowo-narodowego. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Kultura wysoka zawsze będzie istniała, do kultury wysokiej będzie docierała inteligencja. Proszę sobie wyobrazić, że jednak, jeżeli państwo na pewno to wiecie, ale przecież te wielkie opery w Monachium czy w Wiedniu są finansowane też przez prywatne inicjatywy i ludzie, tak zwani nieinteligencja zamożna, marzy wejść do tej opery. To pani dyrektor pewnie potwierdzi, że podobnie się dzieje w muzeum i w Pradze. I tak się dzieje na całym świecie. Ja bym zakończył tym, że my musimy te czasy przetrzymać, musi się to zmienić. Jeżeli w polityce będą ludzie o jakiejś etosie, o jakiejś kulturze osobistej, o jakiejś etyce, to zrozumieją, że od tego mają twórców i artystów, żeby oni tworzyli w Polsce, niekoniecznie, ale żeby ich nie tracić, bo mamy ludzi bardzo wartościowych i ich kształcimy. No proszę sobie wyobrazić, że nikt z nas, ludzi teatru czy sztuki, nie wtrąca się w czyjeś zawody i w czyjeś umiejętności. I może należałoby mieć do nas zaufanie. Jeżeli idzie o takie, jak pan mówił o klątwie, ja też to recenzowałem, bo mnie proszono jako polityka. Świat jest artystyczny i teatry, ona na świecie jest podzielony. Są miejsca, gdzie naprawdę takie przedstawienia, które są bulwersujące, które pokazują brudy życia po to, żeby pokazać ludziom, że tak nie powinno być, one istnieją. One istnieją na Off-Broadway, one istnieją na poza West Endem i tak dalej. Są instytucje na świecie i u nas też, które mają dbać o dziedzictwo, to znaczy mówię o Operze Narodowej, o Filharmonii i tak dalej. Tam za wiele eksperymentować się nie da, a równocześnie mamy tak wspaniałe muzea jak POLIN,
czy te muzea, które powstały, ale ja nie braliśmy udziału, też w mojej komisji była rozmowa na temat zwolnienia pana dyrektora, a już sprawa najbardziej bulwersująca, która była w ostatnim czasie, czyli to jest Muzeum II Wojny Światowej, gdzie takie coś jak prawo autorskie, które jest nienaruszalne na całym świecie, zostało naruszone. To są odpowiedzialności i za to będą odpowiadać politycy. Dziękuję serdecznie. To teraz mikrofon przekazuję panu senatorowi Ujazdowskiemu. Kilka takich doprecyzujących pytań. Też nie ukrywam, że pańska obecność w naszym panelu wywołała emocje jeszcze zanim pan zaczął tutaj swoją wypowiedź, bo pojawiły się komentarze dotyczące czasu, kiedy był pan ministrował. No to był czas, ten pierwsza pana kadencja ministerska, kiedy przyjmował pan rezygnację Andy Rotenberg z kierownictwa Zachęty i też cały kontekst, który temu towarzyszył. On cały czas jeszcze budzi emocje, też to, że nie powstało Muzeum Sztuki Współczesnej, którego Anda miała być pełną ścieżką, ale to jest historia. Tak? Mówię tylko o pewnych emocjach, które cały czas budzą te sprawy, bo pan próbował jako minister rządu konserwatywnego jednego i potem drugiego, też rządu Prawa i Sprawiedliwości, który teraz też sprawuje władzę, zamieniać program na politykę kulturalną. I tu pytanie jest takie, zresztą ono wiąże się z tytułem, celowo wprowadziliśmy to pojęcie narodowa, tu zresztą pan senator przywołał, które oczywiście nie jest pojęciem prawnym, bo ustawa nie posługuje się pojęciem instytucji narodowej. Kultura narodowa jest tam w ustawie, natomiast mówimy o instytucji państwowej lub samorządowej, prawda? I stąd jest budowane jakby całe ustawowe regulowanie. No i teraz jak minister odpowiedzialny za politykę kulturalną w rządzie, który posługuje się bardzo silnie retoryką narodową, przekłada tę rzeczywistość na swoje działania. Dziękuję bardzo. Zaczniemy od historii. To po pierwsze, rzeczywiście przyjąłem rezygnację pani dyrektor Andy Rotenberg, ale dokładnie to zrobiłem, tak? W żadnym razie nie przyjmuję zarzutu, że represjonowałem panią dyrektor Andę Rotenberg i wydaje mi się, że nikt na piśmie poważnie tego nie postawi. Co do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, to już się absolutnie dziwię, bo to ja osobiście w trybie takiego zaufania do pani Mytkowskiej ustawiłem na lata ten projekt, powierzając jej wbrew oporowi środowiska politycznego i wbrew dużej części środowiska artystycznego. Dokonałem tej decyzji, która jest bardzo, jak rozumiem, pozytywnie przyjmowana i uwierzyłem w jej talent i pasję. Notabene to tak na zasadzie dygresji, gdybyśmy przejrzeli nominacje w efekcie konkursu i nominacje podjęte przez ministrów samodzielnie, to bilans jest bardzo złożony, bo ja mogę mówić o wielu świetnych dyrektorach instytucji kultury, którzy zostali powołani na zasadzie zaufania ministra. Waldemar Dąbrowski, Antoni Witt, pierwsze z brzegu nazwiska, jakie mi. Właśnie pani Mytkowska, to konkurs się może mylić i minister się może mylić. Minister może wybrać dobrze i komisja konkursowa może podjąć złą decyzję. Po pierwsze, do 2015 roku żaden rząd nie używał silnie retoryki narodowej. To jest absolutne zerwanie. Termin dziedzictwo narodowe wprowadził do konstytucji Kazimierz Dejmek. Nie politycy, tylko Kazimierz Dejmek. Kazimierz Dejmek zadbał o konstytucyjne rozumienie mecenatu. Zresztą rozumienie pełnowymiarowe, bo jeśli będziemy interpretować konstytucję i w preambułę, i pierwszy rozdział, te, które mówią o kulturze, to tam się przemiesza tak to, co polskie, z tym, co uniwersalne. Ale to jest dzieło wybitnego artysty.
o ile pamiętam, dział kultura i dziedzictwo narodowe został określony przez Jana Rokitę. No z pewnością nie wyrażającego skrajnie narodowego punktu widzenia, wtedy, kiedy definiowano działy administracji rządowej w 1998 roku. Oczywiście nazywanie każdej instytucji centralnej narodową albo supernarodową jest błędne. No Gombrowicz mówił, że nie może być masło zbyt maślane i kasza zbyt kaszana, tak? To wszystko, skrajność szkodzi. Ale różnica między tym, co było do 2015 roku, a tym, co jest teraz, i tutaj pozwolę sobie na polemikę z panem Michałem Łuczewskim, no polega na tym, że były różnice co do preferencji, ale i z pewnością ja miałem intencję wprowadzenia do obszaru mecenatu państwa nowoczesnej polityki pamięci, ale w ramach pluralizmu, w ramach uznania, że kultura jest sferą różnorodności. To już ja nie chciałem, żeby prawicowy dyrektor kierował targami książki we Frankfurcie. To była pierwsza wielka polska ekspozycja międzynarodowa, tak, gdzie odnieśliśmy sukces. Ja powierzyłem to zadanie Andrzejowi Nowakowskiemu. Nie szukałem człowieka o prawicowej wrażliwości. Szukałem najlepszego człowieka w tamtych czasach dotyczących promocji książki. I absolutnie się nie zgadzam z tym, że to, co się dzieje po 2015 roku, jest jakimś efektem szczególnej miłości konserwatystów do kultury. To jest zamysł czysto polityczny, w którym konserwatyści, a ściślejrze biorąc ci konserwatyści, którzy zdecydowali się poprzeć tą władzę, no po prostu się ustawili. No, częstokroć prywatnie sądząc, że żeby ten czas się skończył i marząc o tym, że jak się zmieni władza, no też nie wylecą z obiegu. No tak, tak to jest. Gdyby to była miłość konserwatystów do kultury, to byłyby jakieś objawy szlachetności. Jakieś objawy szlachetności. I jakieś blokowanie krzywd. Tego w ogóle nie ma. Tak. I to jest zamysł całkowicie bezproduktywny. Szczególnie na tym polu, no, który jest ważny z punktu widzenia no, tego, co można nazwać państwowym patriotyzmem. Tak? To znaczy z punktu widzenia promieniowania polskiej kultury na zewnątrz. No to sukcesy polskie, począwszy od wystawy Kraj skrzydlatych jeźdźców, druga połowa lat 90. To jest absolutny wzór patriotyzmu dla tego, co się teraz dzieje. To jest po prostu zwiędnięcie. To jest polityka całkowicie bezproduktywna. Tylko doszło do takiego punktu, że ona już jest wyborczo nieszkodliwa dla Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, rozumiem, kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości jest nieszkodliwa. Z rozmaitych powodów. Także zaszły bardzo negatywne procesy, w którym respekt dla elit kulturalnych jest znacznie niższy niż 10 lat temu. Tak? Bo w dobie AWS-u, podaję przykład, przecięty parlamentarzysta AWS-u miał respekt dla świata kultury. To jeszcze było po prostu dziedzictwo bycia wspólnie w solidarności. Teraz ta reguła nie obowiązuje, w związku z tym można więcej, ale to jest polityka absolutnie nieproduktywna i uważam, że tak interesujące jest to, co będzie potem, bo to jest długi incydent, no, ale nie mający żadnego zakorzenienia. I to nie jest tak, że autorytaryzm się nie zakorzenia z istoty rzeczy. Bywały autorytaryzmy, które się zakorzeniały. To w żadnym razie nie chcę tego usprawiedliwiać. Ale to jest system, który polega na rozbudzaniu emocji i który daje satysfakcję, że przeciwnik jest pogrążony. Nie, że ja coś wytwarzam, że ja promieniuję. Tylko, że przeciwnik jest pogrążony, że się odebrało pozycję przeciwnikowi. To jest cały zamysł. Czy to jest inteligencki zamysł? Czy to jest w jakimkolwiek sensie inteligencki zamysł? No na tym tle posłowie AWS-u o robotniczym pochodzeniu są wzorem inteligencji dla mnie. Więc wydaje mi się, że ciekawe jest to, co będzie w przyszłości i w istocie jest tak, że
Mecenat publiczny rodzi ryzyko. Mecenat publiczny rodzi ryzyko, bo oznacza silną rolę władzy publicznej w kulturze. Tak? Ci, którzy uważają, że mecenat publiczny jest zły sam w sobie, jak autor książki Państwo Kulturalne, pan Funaroli, o ile pamiętam, tak? Przedstawiający III Republikę Francuską jako wzór, czyli ten etap w historii Francji, w której nie było polityki kulturalnej. Każdy następny etap rodził pewne ryzyko, tak? Ale wydaje mi się, że nie ma tutaj innego rozwiązania niż wytworzenie dobrej równowagi między światem politycznym a światem kultury, czy mówiąc inaczej, no, między czynnikiem monarchicznym a czynnikiem arystokratycznym, w takim głębszym tego słowa znaczeniu, tak? Że władza polityczna ma poczucie wagi swoich decyzji, odpowiedzialności, szuka kompetentnych ludzi, ale też świat kultury nie jest egoistyczny. Świat kultury nie powinien pozwalać na to, żeby można 30 lat kierować instytucją kultury. Właśnie 80 lat się kieruje instytucją kultury i je traktuje jako bezalternatywne. Przecież to jest chore. A to ma miejsce w Polsce. Tak? I to jest za przyzwoleniem świata kultury. Nie tylko świata polityki. Więc jakaś dobra równowaga między światem politycznym a głosem świata artystycznego, bo to jest taki nie będzie władzy arbitralnej, musi być czynnik korporatystyczny, taki jest nieuchronny model ustrojowy polityki kulturalnej. I wydaje mi się, że nad detalami tej równowagi należy pracować, bo to jest przyszłość Polski. I oczywiście nad respektem dla pluralizmu. Pan Michał Łuczewski ma rację. Były krzywdy w latach 90. Tak? No, pamiętam, że odchodziłem z Ministerstwa Arkana i w drodze znikały z list pism dotowanych. No, ale są krzywdy i krzywdy. No, tamte można było poprawić. No, a teraz mamy do czynienia już po prostu z wizją kraju, w którym nie uznaje się wartości różnorodności. Istotą tej władzy jest to, że nie uznaje wartości różnorodności. Że wszystkich, którzy nie wyrażają opcji patriotycznej w wersji mocno tradycyjnej, traktuje się za mniej lub bardziej zasługujących na krytykę. No to moim przekonaniem nie można na długo rządzić krajem w ramach takiej ideologii, a na pewno nie sposób prowadzić kreatywnej polityki kulturalnej. Dziękuję bardzo. Już zaraz rozpoczniemy drugą rundę, ale ją zasilę też pytaniami od widzów i może przeczytam. One są, część jest adresowana ogólnie, a część to zwłaszcza do Michała, o tak bym powiedział. Więc pozwólcie Państwo, że przeczytam. Jeżeli uznacie, że któreś z pytań też wywołuje Państwa jakieś emocje i chcecie na nie odpowiedzieć, to zapraszam, ale też dołożę za chwilę swoje, tak żeśmy w tej drugiej rundzie próbowali jakąś też z diagnozy wyjść do jakichś elementu propozycji. Tak, pan Zbigniew Gawin ma dwa pytania. Czy Państwo dopuszczacie jakąś formę cenzury w sztuce? Jeżeli tak, to w jakim zakresie przedmiotowym? Oraz drugie, czy Państwo uważacie, że instytucje państwa muszą wspierać każdy wytwór artysty? Pan Piotr Kowalik, właśnie pytanie do Michała. Czy kultura jest ważna regionalnie, bo po prostu wciąż jesteśmy biednym społeczeństwem i stąd walka o kulturę i kapitał symboliczny jako zastępnik statusu ekonomicznego? I czy rzeczywiście kultura jest ważna dla całego społeczeństwa? Mam poważne wątpliwości w nawiasie. Czy jedynie ważna jest kontrola nad miejscami, gdzie się dyskurs produkuje i konsumuje? I Witold Mrozek, dwa pytania. Pierwsze to jest też w zasadzie do Michała. Czy Michał Łuczewski naprawdę uważa, że reżyser klątw Oliver Frilich nie widzi swojego zaangażowania politycznego, nie dostrzega, że jego praktyka artystyczna jest zaangażowaniem? I drugie, na czym polegają duże wpływy polskiej inteligencji w życiu ekonomicznym? To tyle. To może, Michale, zacznę tę drugą rundę od ciebie, ale żebyś nie zużył całego swojego czasu na odpowiedzi, to jeszcze bym chciał dorzucić taką kwestię, no, która... bo też pewno będziesz chciał panu senatorowi jakoś też jeszcze odpowiedzieć, ale bym to jeszcze jeden element. Gdybyśmy spróbowali, bo tutaj wyraźnie no mimo wszystko brak zaufania do możliwości w tym modelu politycznym no, dyskusji w oparciu o bym powiedział, czy
no, w odwołaniu, zaproszeniu sfery obecnie rządzących do tej dyskusji, tak żebyśmy mogli właśnie tę dyskusję prowadzić. No, wskazałeś co prawda dwa obszary, gdzie być może było to klimat, z drugiej strony ustawa o zawarciu autotestów, ale ta właśnie ustawa też dobrze pokazuje, jak niski jest poziom zaufania i jak duże emocje to powoduje. A to moje pytanie jest takie, czy są inne przestrzenie, gdzie moglibyśmy spotkać ludzi o różnych właśnie, no, realizujących postulat różnorodności, którzy też nie kryją swoich emocji politycznych, ale nie są bezpośrednio w politykę zaangażowani i mogliby z sobą rozmawiać, prawda? Jaka jest rola tu, nie wiem, na takich organizacji jak nasze i inne organizacje społeczne, prawda? A może też istniejących instytucji kultury, które nie boją się, że za to będą na przykład sankcjonowane w jakiś sposób. Michale. Tak, bardzo dużo tych wątków. To też chcę powiedzieć, że wybierz ewentualnie, nie, bo rozumiem, że to tak. Nie, że w tym, co mówił tutaj pan senator i też w tym, co mówiła pani Alicja, co pani też mówiła, no to czuję taki ból, jakieś takie cierpienie. Myślę, że no ja to też czuję i widzę to, co państwo mówią. Nie umiem z tym, nie umiem dalej czegoś z tym zrobić, ale po prostu chcę to uznać i pokazać, że to widzę i też to współodczuwam. A jeśli chodzi o cenzurę, to, no to jest jasną rzeczą, że jest cenzura, chociaż my tego tak nie nazywamy, ale no, każdy dokonuje jakiegoś wyboru, który jest na samym końcu jakimś wyborem, który odrzuca to, co będzie pokazane, od tego, co nie będzie pokazane. Ja w takich badaniach, które były chyba w ogóle największymi badaniami teraz do tych ostatnich, które zostały zrobione na zamówienie ministerstwa a propos tej ustawy, to były chyba największe badania polskich artystów. Przebadaliśmy 600, to pytaliśmy się, kto cenzuruje, kiedy się w ogóle czujesz cenzurowany tych artystów. I ciekawa rzecz, że tam Kościół czy politycy się gdzieś tam daleko pojawiali, ale pierwszym cenzorem był dyrektor, czy dyrektorka. Więc to też jest ciekawe, że zawsze dyrektor czy dyrektorka zawsze będą podejmowali taką decyzję, która jest cenzurą. Wydaje mi się, że też ta lewa strona, ta bardziej progresywna, będzie trochę jakby ukrywała to, że też dokonuje tego typu wyborów. Tutaj dobrym przykładem jest Jan Klata, który można powiedzieć, że jako pierwszy zerwał współpracę z Frliczem, zanim to zrobił, zanim to później zrobił profesor Gliński. Więc to też i po lewej, i po prawej stronie jest cenzura. Myślę, że Jan Klata jest z lewej strony sceny. No tak, to prawda, no to zostawmy. Rzeczywiście, może być konserwatystą. Wtedy może nawet był. To są takie bardzo techniczne pytania. Nie wiem, czy nawet na nie jakoś je zaadresować. Czy polska inteligencja jest ważna dla polskiej ekonomii? Wydaje mi się, no trzeba by to zrobić badania. Tutaj nie mam takich badań na podorędziu, ale wydaje mi się taka anegdotyczna analiza tego. To jak zobaczymy na przykład, kto był największym polskim biznesmenem, to był doktor Jan Kulczyk. Później Goliszewski, mam nadzieję, że nie mylę nazwiska. Próba doktoratu? Tak, ale też była próba jakby zrobienia, prawda, doktoratu. Więc nawet jak nie ma, to cały czas ta inteligencja jakoś działa, jako taki totem. No albo szef Giełdy Papierów Wartościowych, doktor Marek Dill, też z ważnej inteligenckiej polskiej rodziny. Może tak. Nie, ale polska inteligencja, można powiedzieć, przetrwała każdy system i pewno i też to, na tym też polega siła polskiej inteligencji, że ona przetrwała też i stalinizm. Czy ekonomia, znaczy tak, to tutaj rzeczywiście trzeba byłoby zrobić jakieś badania. Frlicz był na pewno świadomy swoich takich aktów politycznych, ale wydaje mi się, że nie jest do końca świadomy z tego, że to, co on robił, to był pewnego, w mojej interpretacji, rytuał religijny, gdzie się mówi, że właśnie jest coś takiego jak wolność artystyczna, która jest tak święta, jak powiedzmy, on do niej podchodził tak, albo artyści, którzy go wspierali, podchodzili do niej tak, w taki sposób, jak osoby wierzące podchodzą do swoich uczuć religijnych. Więc ja bym powiedział, jeśli chodzi o taką temperaturę obrony swoich własnych wartości, ona jest taka sama, myślę, że czasami jest nawet większa po stronie artystów, bo ja na przykład nie mam takiego stosunku do uczuć religijnych gorącego, mogę być obrażany.
Ale myślę, że on nie był świadomy tego, co on robi właśnie na poziomie religijnym. I to ja mam na myśli taką religię archaiczną, która przekracza pewne zasady, reguły i wprowadza nas w niepokój, aż na samym końcu to się kończy albo rzeczywistym, albo wyimaginowanym, symboliczną ofiarą z człowieka. No i tak się stawało z Jarosławem Kaczyńskim podczas tego wystąpienia i też z Janem Pawłem II. Czyli, że ta religia klątwy polegała na tym, że my zrywamy ze starą religią, z religią miłości i jesteśmy w stanie w sposób nawet wyobrażony kogoś po prostu zamordować na scenie albo zbierać pieniądze na jego mord. I oczywiście wiem, że to jest ironia i tak dalej, ale chcę pokazać pewnego rodzaju religijność. I tutaj myślę, że Witold Mrozek czytał to. Nie muszę tego może powtarzać. I kultura jest ważna dla społeczeństwa. Wydaje mi się, że ta interpretacja chyba pana Gawina, o ile pamiętam, jest słuszna, że rzeczywiście dlatego, że mamy niski kapitał ekonomiczny i polityczny, zostaje nam kultura i o nią się po prostu bijemy na śmierć i życie. To, co ja bym chciał zrobić, to raczej, żebyśmy zobaczyli, że tworzymy pewnego rodzaju system, właśnie powiedzmy konserwatyści, liberałowie, gdzieś tam, nie wiem, katolicy, socjaliści, jeszcze teraz bardzo tacy pobudzeni moralni, to młode pokolenie, zobaczyć pewnego rodzaju system i zastanowić się, jak w tym systemie jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać. Wydaje mi się, że tam byłoby dużo napięć takich kreatywnych, a nie tylko niszczących. I na tym by mi zależało, chociaż cały czas widzę tutaj spojrzenie i pani, ale też to cierpienie, które widziałem w oczach pana senatora, to być... Ale mojego senatora, bo nas jest dwóch. To może nie cierpienie, ale czułem, może to była wściekłość w takim razie. Ja cierpię. Już za chwilę dam możliwość. Ale nie nasza dyskusja, tylko też ona. Ja cierpię, bo powiem państwu, że ludzie generalnie nie wiedzą, o co naprawdę chodzi, bo no przecież zdarzenie miało miejsce. Przyszła dziewczyna wyspowiadać się do księdza, który okazał się jej mężem, a ona jej partnerem. I to Wyspiański. To się zdarzyło w Galicji. Wyspiański stworzył na tym sztukę o karze. Reżyser, który się pojawił, żaden prawdopodobnie polski reżyser nie użyłby symbolu Ojca Świętego do tego. Możliwe, że z tych młodych mogliby ruszyć. Natomiast ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Prawda? No tyle. A ja się tylko dodam, bo chcę poprzeć to, co powiedział senator Ujazdowski. Rzeczywiście tak było, bo ja pamiętam, że ja byłem w Unii Wolności, a WS rządził, było ich 70 czy tam 60 w sejmiku, ale nikomu przez dwie kadencje do głowy nie przyszło, żebym ja nie był szefem kultury. Był taki czas. Moim zdaniem zaczęło się wszystko i tu, i to w rządzie twoim, Kaziu, kiedy Ludwik Dorn, którego znam dobrze, powiedział o wykształciuchach. Jak pada takie słowo od inteligenta w debacie sejmowej i rzuca, no wiesz, może odebrałeś to inaczej, bo byłeś tam wtedy w rządzie, ale myśmy to odebrali okropnie po prostu. No dobrze. No. Proponuję, byśmy teraz poszli jeszcze w tę sferę propozycji. I tu do pani Alicji pytanie, bośmy rozmawiali przed jeszcze spotkaniem. Pani mówiła, że no, o optymizmie. I no właśnie, no więc szukajmy też optymizmu. Nie cierpmy, tylko właśnie spróbujmy definiować te pola, gdzie się coś dzieje. Znaczy, no bo w ogóle to jest inna sprawa, jak tutaj już to kilkakrotnie padało, ale no, Kongres Kultury w 2016 roku też mocno to pokazał, jak no, potężne jest pole kultury i jak daleko ona wykracza poza ten ład też instytucjonalny. My tu oczywiście mówimy o instytucjach, bo one są emblematy, są też niezbędne do odtwarzania i podtrzymania pewnego ładu, ale ta kultura dzisiaj no, zdecydowanie wykracza poza tylko tę przestrzeń instytucjonalną i to z różnych względów, również wspomnianych chociażby przez Bognę, prawda, że powstają przestrzenie tworzenia jakby na zupełnie innych oparte zasadach i one są niezwykle żywotne, ale tak czy inaczej, no właśnie gdzie jak tworzyć miejsca, gdzie moglibyśmy
no to powtórzę to pytanie, właśnie rozmawiać przy całej różnorodności, różnych wrażliwości, prawda, politycznych, ideowych, no żeby jednak gdzieś to na końcu jakieś projekty, propozycje dla kształtowania instytucji, tych, które są i tych, które być może będą powstawać, czy powinny powstawać, no właśnie w optymalny sposób jakoś podejmować. Ja myślę, że takim istotnym elementem jest to pytanie, które zostało postawione w takim tym wprowadzeniu do naszej debaty, mianowicie co to jest edycja narodowa, jak ją rozumiemy. Oczywiście pytają to Czesi Polkę, która prowadzi galerię. Ja odpowiadam w jeden sposób. Jeżeli z badań wynika, że Galerię Narodową w Pradze zwiedzają kobiety pomiędzy 25-45 z Pragi, to oznacza, że nie jest ona narodowa w tym duchu, że nie obejmuje całej demografii wszystkich tych podatników, wszystkich tych, którzy mają prawo z tej galerii korzystać. W związku z tym gdzieś po drodze coś nie zadziałało. Mogło to być proste rzeczy, takie jak rzeczy programowe, ale mogły to być rzeczy również z zakresu marketingu, promocji, czegokolwiek. Więc to jest bardzo ważna informacja. Nie chcę tutaj skręcać w stronę technokracji, ale bez prowadzenia badań nie da się rzeczywiście poważnie traktować zapisów konstytucyjnych zarówno w Polsce, jak i w Czechach, bo one brzmią podobnie w tym zakresie, że tak naprawdę wszyscy mają dostęp do instytucji kultury, które są finansowane z pieniędzy państwowych i mają równy dostęp, w związku z tym należy zrobić wszystko, co w naszej mocy i nie stwarzać barier. I to, co wydaje mi się jest rzeczą, która niestety trapi niezależnie, muszę tu z całą przykrością to powiedzieć, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, jest bardzo do przemyślenia kwestia mecenatu łamane przez marketing polityczny i wykorzystywanie instytucji kultury do jak gdyby odhaczania sukcesów. No, to jest niezwykle dla mnie bolesna rzecz. Ja miałam okazję uczestniczyć w dużych projektach, które były prowadzone również w czasach Platformy Obywatelskiej. I miałam bardzo wiele dyskusji, szczególnie z naszymi śląskimi politykami, dlaczego nie możemy pewnych rzeczy nie robić w muzeum. Dlaczego kultura to nie jest marketing polityczny i wizerunek instytucji kultury jest absolutnie zastrzeżony tylko i wyłącznie do instytucji kultury, bo wtedy, jeżeli tak nie będzie, to ja tego postulatu o byciu przestrzenią dla wszystkich stron sceny politycznej nie zrealizuję. Nie zapomnę, jak kiedyś zaproponowano mi zorganizowanie, już nie powiem, która opcja, nie ma to znaczenia, zorganizowanie wspaniałego festiwalu czy konkursu, nie wiem co to było, dla osób z niepełnosprawnościami. Poprosiłam tego polityka, żeby przyprowadził oponenta z drugiej strony sceny politycznej, żeby to zrobili razem, zrobimy to w muzeum, zrobimy to wspólnie. Od tej rozmowy nic się nie wydarzyło, co oznacza, że politycy nie chcą pracować dla dobra wspólnego. Tak prostych sytuacjach jak ta, gdzie mogliśmy naprawdę to zrobić wspaniale, to było wielkie święto dla całej społeczności. Dlatego bardzo myślę, że do przedyskutowania jest kwestia mecenatu, a wykorzystywanie tego mecenatu państwowego do celów politycznych. To jest temat bardzo mocno do przedyskutowania. Ja w momencie, kiedy byłam, sprawowałam jakieś funkcje dyrektorskie, kierownicze w Polsce, nie doświadczyłam żadnej, również w ostatnich latach, mówię to z całą odpowiedzialnością, nie doświadczyłam żadnej cenzury ze strony osób, które organizowały te instytucje. I myślę, że to wszystko zależało ode mnie. Natomiast niestety z tymi sprawami związanymi z marketingiem politycznym niestety był cały czas problem. I to nie jest problem programowy, to jest problem poczucia, która przestrzeń jest moja. I strasznie wtedy trudno zrealizować te cele, o których mówiłam na samym początku, to znaczy dostępu kultury dla wszystkich, to znaczy spowodowania sytuacji, że wszyscy się czują dobrze. Jest to strefa dyskusji, komfortu, sprzeczania się, ale nikt nie mówi, dobra, to nie będę do instytucji chodził, bo ona nie jest teraz moja, poczekam, aż to przejdzie. No, nie możemy w ten sposób robić, to jest naprawdę za publiczne pieniądze. I to jest problem Polski, czego nie ma w Czechach niestety, albo stety, nie wiem. Politycy, wszyscy żartują z siebie, wie to, że przecież mają taką świetną umiejętność, ale gdzieś na samym końcu opinia publiczna bardzo tego pilnuje.
bardzo pilnuje cenzurowania, bardzo pilnuje jakiejś cenzury ze strony dyrektorów, a o czym pan wspomniał. Tak, istnieje autocenzura, oczywiście, że ona istnieje. Ja też mam swoje mam za uszami w tym zakresie. Zbigniew Libera coś może na ten temat powiedzieć. Są te były sytuacje negocjowania pewnych treści, które wydawały mi się niezgodne z prawem, to znaczy obrażały osobę, konkretną osobę. W związku z tym rozmawiałam z artystą i się zgodził ze mną, że to może coś takiego zrobić. Takie sytuacje się zdarzały w mojej karierze. Oczywiście nie musiał tego robić, ale zrobił to. Pokazywałam mu tylko i wyłącznie przepisy prawa, a nie nic innego. I tego typu rzeczy się zdarzają. Natomiast wydaje mi się, że największym problemem jest kwestia mecenatu, który jest tak silny w Polsce. Jesteśmy tak bardzo jakby doinwestowani w tym zakresie, w przeciwieństwie do innych państw, że zapominamy o tym, że to jest dalej częścią wszystkich, nie tylko tych, którzy są z jakiejś strony sceny politycznej. I to się, tak jak mówię, że to jest proces, który trwa od 10 lat. A jeżeli chodzi o dobre rzeczy, ja osobiście w ostatnim czasie jestem absolutnie zachwycona ilością oddolnych inicjatyw, myślenia takiego w kooperatywach, myślenia współtworzenia, przedyskutowania problemów, które mają charakter problemów ideologicznych bardzo wcześnie, a nie na etapie, że dyrektor coś mówi, że coś ma się wydarzyć. Nie. Myślę, że młodsze pokolenie artystów, kuratorek ma to lepiej poukładane niż starsze pokolenia. Jestem z tego bardzo zadowolona, bardzo się cieszę. I to jest coś, co po prostu od tych młodych ludzi należy się naprawdę uczyć takiego podejścia bardziej włączającego. Taka jest moja pozytywna myśl. Dziękuję. To dobry moment, żeś Bognaty się włączyła, bo jest bliski rzeczywiście temat tutaj tobie. To twoje pytanie, próbujesz nas namówić na to, żebyśmy znaleźli tę przestrzeń, w której rzeczywiście nastąpi to spotkanie na równych zasadach. Nie wiem, czy się doczekasz jakiejś odpowiedzi na to swoje pytanie, bo wydaje mi się, że raczej nie, na razie w każdym, nic na to nie wskazuje. Natomiast tutaj mogłoby być odpowiedzią takie mozaikowe, gęste życie społeczne, publiczne, właśnie inicjowane przez organizacje pozarządowe czy inicjatywy społeczne, które wnosząc swoją perspektywę mogłyby powodować, że właśnie to silne strumieniowanie na spolaryzowane interesy byłyby rozbijane na te indywidualne głosy, nie wiem, społeczności lokalnych, czy właśnie inicjatyw, które tę różnorodność właściwie ucieleśniają. Ale do tego potrzebny jest taki też dojrzały ekosystem, w którym my możemy się spotkać z naszymi intencjami i z naszymi programami, który nie będzie znowu pod tym silnym wpływem mecenatu politycznego, o którym przed chwilą powiedziała Alicja, dlatego że być może wielkim błędem całego systemu, w którym funkcjonuje kultura w Polsce, jest to, że gdziekolwiek się nie spojrzeć, to oko Saurona jednak tam sięga. I oczywiście możemy rozmawiać o jakiejś samodzielności kultury finansowej. To będzie bardzo krótka rozmowa i będzie właściwie dotyczyła tylko tych obszarów, które sięgają głęboko w kulturę popularną. Pewnie kultura popularna, masowa jest taką przestrzenią, w której możemy się spotkać na chwilę, jakby pozostawić swoje różnice po to, żeby nie negocjować w ogóle pola, tylko uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, który wchodzi w obszar kultury, chociaż jest oczywiście rozrywką. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, że my naprawdę będziemy musieli, tak jak pan powiedział, zresztą jestem absolutnie pod wrażeniem, w ilu punktach zgadzałam się z pańską wypowiedzią. To jest dla mnie też przeżycie i dziękuję Fundacji imienia Stefana Batorego, że mi na to pozwoliło, ale że najważniejsze jest to, co się zdarzy potem, tak? Że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy to te wszystkie platformy, które tworzy kultura, te instytucje, one są naprawdę w ogromnym kryzysie i nie możemy patrzeć na nie jako na te podmioty, które przyniosą nam jakieś odpowiedzi.
To jest i absolutnie jakby nie czuję w sobie tego bólu, który pan czuje. Tak, w mojej wypowiedzi. Nie, nie, raczej mam wesoły entuzjazm wobec niepewnej przyszłości. Bogno, jeżeli można panu senatorowi, ja jeszcze tylko bo to będzie już ostatnia wypowiedź w dzisiejszej dyskusji, ale też od razu zapowiadam, że my nie kończymy tego cyklu. Tak jak mówiłem, tu rozmawialiśmy w czerwcu, dzisiaj rozmawiamy, będziemy kontynuować, bo tu pewnych rzeczy dopiero dotknęliśmy. Pan, jak tu już mówimy o pewnej zgodności, to muszę powiedzieć, zachęcam do lektury tekstu Jakuba Majmurka, bo bardzo też diagnoza, którą pan przedstawił, bezproduktywności obecnego modelu polityki kulturalnej, no jest przez niego również artykułowana z użyciem podobnych argumentów. Także tu widać, że tak jak mówił Michał, zbliżyliśmy się bardzo mimo różnic w diagnozowaniu. I też jest pytanie, co po w związku z tym, jeżeli mamy tego typu sytuacje w polityce, no to właśnie co po. To jest właśnie bardzo niepokojące z punktu widzenia na przykład Kuby Majmurka pytanie właśnie, że to po może oznaczać, no właśnie, że ciągle nie będziemy zdolni uruchomić języka, na który nam zależy, czyli takiego, który by nas spowodował, to najlepiej chyba pani Alicja Knast wyraziła, żebyśmy traktowali instytucje niezależnie od ich programu i jednak jako nasze, a nie ich, prawda, ze względu na sposób prowadzenia, czy inny wariant, w ogóle jakby rezygnacja, no taki trochę to się mówi model holenderski, jakiego sekularyzacji kultury i przekazanie jej w ręce de facto prywatne, prawda? Porzucenie w ogóle jakiejkolwiek tutaj kategorii mecenatu państwa i polityki kulturalnej. To przy okazji zareklamuję swój tekst, wyszedł słownik polityk publicznych, gdzie jest mój tekst w Krakowie. W Ignacjanum o polskiej polityce kulturalnej do 2015, gdzie oddaję hołd do wszystkim, którzy ją współtworzyli i bronię też przekonania, że miała wartość. Myślę, że takie pola, o których pan prezes pyta, istnieją. To są niektóre sfery samorządowej polityki kulturalnej, niektóre instytucje kultury w obszarze Polski lokalnej. Ja spotkałem takie miejsce, gdzie spokojnie spotykają się ludzie o różnych poglądach, ale to zależy od odpowiedzialności prezydenta, burmistrza. I wydaje mi się, że poza poszukiwaniem tego, co ja nazywam równowagą między władzą polityczną a głosem środowiska kulturalnego i respektem dla pluralizmu, no to jest jeszcze jeden czynnik. Dzisiaj jest 30-lecie śmierci Stefana Kisielewskiego, który jako 20-latek zadebiutował u Giedroycia tekstami w obronie autonomii kulturalnej i za największe zagrożenie traktował skrajne pasje ideologiczne, a nawet to bardziej niż modele polityczne. Tak? To znaczy nie da się dobrze rządzić krajem, dbać o jego bezpieczeństwo i zakotwiczenie w Europie w warunkach skrajnej ideologii, która ma charakter wsobny i nie pozwala się rozwinąć, tym bardziej nie można prowadzić takiej polityki kulturalnej. Tak? Więc tu musi nastąpić redukcja, znaczy zmiana w obozie centroprawicy, powrót do ich, do bardziej klasycznych wzorców, no ale mówiąc najkrócej, no obóz progresywny nie może odpowiadać toksycznością na toksyczność. I też musi uznać wartość różnorodności. A jest taki element w obozie progresywnym, który chce odpowiedzieć toksycznością na toksyczność. Więc bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie profil ideowy, jaki będzie rodzaj odpowiedzialności państwowej nowej władzy. Dziękuję bardzo. Dotarliśmy do końca tego spotkania, jak mówię, nie do końca dyskusji, będziemy ją kontynuować, zapraszając kolejnych uczestników, kolejne uczestniczki, tak by to pole dyskusji poszerzać. To, co nas interesuje, no to właśnie, przywołam jeszcze raz to, o czym mówiła pani Alicja Knast, właśnie ta troska i rozmowa o kulturze nie tylko ze względu na wagę kultury jako takiej, tylko jako też pewien
no, symptom szerszego problemu dotyczącego tego, co wspólne przestrzeni publicznej i tego, czy jeszcze możemy traktować, jakie miejsca możemy traktować jako właśnie wspólne nasze, a nie wykluczające, jak to jest trudne i jak no, myślę, że znakomicie też pokazuje nagrodzony Złotymi Lwami film Łukasza Rondudy, Wszystkie nasze strachy, bo on jest taką kwintesencją całego naszego poplątania i nierozerwalnej złożoności tego naszego losu, którym no nie da się wyciąć kawałka, żeby nie zabić całego organizmu, w związku z czym musimy nauczyć się z tą różnorodnością żyć. Dobrze, że sztuka filmowa to podjęła, pokazała i to myślę, że może być dobry przyczynek do kontynuowania dyskusji, przekładania jej na różne praktyki, również instytucjonalne. Także dziękuję Państwu serdecznie za wypowiedzi, za udział, Państwu, którzy nas oglądali, za uwagę, za pytania i zachęcam do pozostania jeszcze przed ekranami za chwilkę. Projekcja filmu dokumentalnego Co dalej o Galerii Sztuki Zachęta. Film powstał dzięki Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które współorganizowało naszą debatę. Dziękuję jeszcze pani Annie Boryckiej i Elżbiecie Żurawskiej za tłumaczenie nas na polski język migowy i życzę wszystkim dobrego wieczoru. Dziękuję.